Kłodzko, okolice stadionu. Kładka na Nysie Kłodzkiej. Tak w tym miejscu wygląda Nysa Kłodzka. W dalszym ciągu Kłodzko, wodospad na Nysie Kłodzkiej. Tutaj chyba mój komentarz będzie zbędny. Tutaj rzeka wylała. To jest bliskie sąsiedztwo wodospadu. Się pod linią kolejową. Do innej części miasta. Tak jak widzieliśmy, to przejście tutaj, wejście do tego zabezpieczone jest workami z piaskiem, ale nie za wiele one pomogą, jeżeli wody przybędzie. Ale nie dalej. Więc to miejsce, które w tej chwili filmuję, tutaj z opowiadań mieszkańców, dowiedziałem się, że jeszcze kilkadziesiąt minut, około 40 minut temu, wody tutaj nie było. I tak jak widać nawet, to tej wody przybywa. To wszystko, sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. A tutaj widać, co Nysa Kłodzka, co właściwie wody Nysy Kłodzkiej niosą z sobą po wyrywane drzewa, krzaki. Woda ma jakiś taki dziwny zapach.
Teraz przybliżam wodospad, tą część, skąd bierze początek kanał Młynówki. Płatka na Nysie Kłodzkiej w sąsiedztwie promenady. Zresztą tamta część, którą na początku przejechałem jadąc do wodospadu, też zalicza się do promenady. Prądem rzeki w kierunku nowo budowanej stacji Kłodzko-Miasto. Mam nadzieję, że tutaj Nysa aż tak się nie popisze w cudzysłowie i nie wyleje tutaj, bo to byłoby katastrofalne, gdyby przekroczyła poziom w tym miejscu. Zalałoby na pewno tam dworzec autobusowy i wszystkie te po sąsiedzku ulice. Wodospad na Nysie Kłodzkiej widziany z innej perspektywy, tutaj w tym miejscu bierze początek kanał Młynów. Też potężne stany wody. Tamten kierunek nie padł, nie wiem, był taki szaleńczy przebudowy. Co Nysa Kłodzka tutaj przywlokła? Spójrz. To się jeszcze ciągnie dalej, to śmietnisko.